Stęskniłem się. Idę robić projekt. Fajnie byłoby to zrobić. O ile mnie nie zajadą psychicznie. To jest ryzyko generalnie każdego zajęcia. Więc zawsze jest to coś nowego. Co chwilę coś przeplata. No i czego więcej chcieć? A jak przestanie być zajawą? Myślę, że tak nigdy nie powiem. Nie wiem, ciężko mi sobie na razie wyobrazić. To będzie koniec takiej osoby. Dzisiaj tatuatorzy odpowiadają na kolejne wasze pytanie, to znaczy, czy praca z czasem stanie się tylko pracą? Niezależnie od tego, jak długo już tatuują, postanowiłem zadać je praktycznie wszystkim. Bo być może perspektywa osoby, która tatuuje jeden rok, będzie znacznie inna od perspektywy tego, kto tatuuje już lat 5, 10 czy nawet i więcej. Teraz powinna się pojawić również lista patronów, którzy wspierają mnie na Patronite. Za co im serdecznie dziękuję i do czego zachęcam też was. Pora już na odcinek, więc usiądźcie wygodnie, weźcie sobie coś do chrupania, weźcie sobie coś do picia, no i lecimy. Coś, co w pewnym sensie musisz robić, nie robisz tego hobbystycznie, czasem męczy. Codziennie prawie robisz coś innego. W takim sensie, że nawet jeśli jest to ten sam motyw, tak jak u mnie to jest na przykład jakaś postać z anime, to robisz ją na kilka różnych sposobów, więc nie ma aż takiej rutyny. Zresztą jakby specyfika tej pracy pozwala na to, że coś tam się ciągle dzieje i dzieje się tam coś, czego po prostu nie przewidzisz, bo czasem dzieją się naprawdę abstrakcyjne rzeczy. Czy stanie się pracą? Myślę, że tak. Jeszcze tego nie odczuwam, chociaż czasem mi się nie chce wstać. Wiadomo, nie? Jestem wyjebany i myślę sobie, nie chce mi się dzisiaj. Takie normalne po prostu zmęczenie ludzkie. Jakby to dopada chyba każdego. Niezależnie od wykonywanego zawodu, nawet jeśli kochasz swoją pracę, to myślę, że przyjdzie taki moment, ale one są krótkie. Poza tym, jak już się zbiorę i wyjdę, to jest też inaczej, a szczególnie jak już przekroczę próg studia. Raczej nigdy nie brałem urlopów, w sensie w ogóle jak pracowałem, to raczej rzadko miałem urlopy i jakieś wolne, więc w końcu miałem, więc odpocząłem. Ale stęskniłem się, to na pewno. Mam nadzieję, że nie. Nadal to jest moja pasja, największa pasja. No, wokół tego teraz kręci się całe moje życie w zasadzie. I tak to próbuję utrzymać. Nie no, myślę, że nigdy nie będzie tak, że znudzi mi się. Nie wiem, w pewnym stopniu na pewno już się stała tylko pracą. Znaczy, trzeba odpisywać wiadomości, trzeba wstać, jechać, zrobić swoje. A jak przestanie być zajawą, nie wiem, wtedy trudno. Jeżeli przestanie być zajawą, to mam nadzieję, że przynajmniej będę porządnie i dobrze technicznie to robił, że jakoś prac przy tym nie spadnie. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale dopóki robisz to, co lubisz, nigdy nie będziesz pracował. Póki co u mnie tak jest. No, myślę, że to się nie zmieni, no. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym przestał lubić moją pracę. Nie wiem, ciężko mi sobie na razie wyobrazić inny scenariusz w moim życiu. To na pewno gdzieś zależy od mojego dnia, no ale czasami też od projektu, prawda? Bo w momencie, kiedy tworzę sama swoje projekty, robię to z jakąś tam zajawką, że mam na to pomysł i fajnie byłoby to zrobić, ale czasami też zgłaszają się ludzie, są jakieś wzory, powiedzmy, stricte tematycznie internetowe, czyli różyczka z napisem, wstążka. Pieniądz nie śmierdzi nikomu, moi drodzy. No ale w tym momencie, wykonując to, nastawiam się, że to ma być po prostu estetyczne, ładne i technicznie dobrze zrobione. Nie czerpię z tego jakiejś satysfakcji duchowo-finansznej. Dawajcie swoim tatuatorom możliwość wyszalenia się artystycznie, bo po pierwsze te tatuaże będą, no, będą po prostu lepsze. No, widać, że ktoś włożył w to swoją pasję i duszę. Stary, już dwa razy się stała nawet. Już dwa razy straciłem zapał i zajawkę w ogóle. Kiedyś dziarałem bez Photoshopa, teraz dziaram z Photoshopem, wiadomo, jak każdy, nie? W tych czasach przed Photoshopem, właśnie jeszcze w tej Holandii, miałem taki kryzys, bo pracowałem w takim mega komercyjnym studio i tam, wiesz, siedziałem po 12 godzin, czy dziaram, czy nie dziaram. Za 30% wszystko po mojej stronie, tylko higieniczne rzeczy po ich. No ale i tak potrafiłem te 600 czy 700 euro dziennie zarobić. Ja tam robiłem po 20-30 takich pierdółek dziennie, wiesz, po 100, tam 120 euro sztukę. Wtedy straciłem zapał i wtedy to była praca, to już absolutnie nie była żadna zajawka. Ja się tak zastanawiałem, no chuj, te maszyny, super, kurwa. Ja robię jakieś takie małe gówno, nikomu do niczego niepotrzebne, nie? Miałem takie trochę perturbacje życiowe, które też się odbiły na moim życiu zawodowym i straciłem właśnie zapał do tatuowania i co? Już wtedy miałem obcykanego Photoshopa w jakimś tam stopniu. Chciałem iść na grafika komputerowego do korpo. I akurat wtedy miałem taką znajomą, która była, to się nazywa team manager, tak to się nazywa? Grupy właśnie
jakichś tam grafików z nią, miałem rozmowę kwalifikacyjną. Poszedłem na tą rozmowę jak do obcej osoby, to właśnie w taki sposób się odbywało, ona ze mną rozmawiała jak z chętnym jakimś na stanowisko i się zapytała mnie trzech pytań, po których od razu stwierdziłem, że ja wracam szybko dziarać, idę, lecę robić projekt, nie? I to były pytania typu, czy jestem w stanie czekać do 3 miesięcy na fakturę? Od lat przyzwyczajony, że wiesz, kończę pracę, nie? I hajsik na łapkę. No to nie jestem gotów. Czy odpowiada mi to, że przez kilka miesięcy, albo nawet cały rok będę robił tylko jedno i to samo w kółko, nie? Jakąś tam reklamę, albo jakiś tam insiderowy, jakiś tam plansze dla ludzi, pracowników. Ja się uczyłem Photoshopa tyle lat i umiem na nim tyle rzeczy, żeby robić jakieś kurwa, czy nie. I kolejne pytanie, jak się czuję z przychodzeniem do pracy na 8 rano? To powiedziałem, że się nie czuję i wstałem i powiedziałem, że idę robić projekt. Bo jutro mam klienta, zajebiście, kocham go. To nie było na takiej zasadzie, wiesz, spędziłeś pół dnia, a co jeśli tatuowanie mi się znudzi? Ale chodzi o to, że ono gdzieś tam raz na jakiś czas się jakby, wiesz, przylatuje na chwilę, nie? I wraca i spierdala znowu gdzieś tam dalej. Tak więc ono czasem się pojawia. Oprócz tatuowania, w kwestii artystycznej, robię jeszcze 3 rzeczy. Czyli robię w życiu 4 bardzo mocno artystyczne rzeczy. Gdyby z jakichś względów tatuowanie mi się znudziło, to wciąż mam jeszcze 3. Pomijając cały ten artyzm, pomijając całe to, że to jest fajne, że to jest ciekawa praca i tak dalej, to pomijając to wszystko, to myślę, że nie będzie mi się to nudziło, dopóki będą z tego fajne hajsy. Tak jak wspominałem ci, że z tymi kolorowymi nie przepadam za takimi, wiesz, multikolorowymi rzeczami, pracami. Lubię je oglądać, ale ja ich nie lubię robić. Ale mam tam gdzieś z tyłu głowy, że kiedyś można by było tak, usiąść do nich i się nauczyć, no. O Jezu, mam nadzieję, że nie. Raczej staram się nie dopuszczać tego do siebie. W ogóle zawsze słyszę, że wszyscy mówią, że o, ale ty masz zajebistą pracę, też bym chciała tak mieć i w ogóle. Ja zawsze mówię tak, no, że jest czego zazdrościć, nie. Mam nadzieję, że nigdy nie stanie się jakąś taką rutyną, że będę mówić, o Jezu, muszę iść do pracy, albo o Jezu, muszę iść zrobić tatuaż, broń Boże. Mam nadzieję, że tak nigdy nie powiem, a jeśli tak kiedyś powiem, to zmieniam pracę. Praca tatuatora chyba już się tylko stała moją pracą. Czasem zdarzają się takie odstępstwa, jak w tym wypadku przy pandemii, kiedy musiałem wrócić do poprzedniego zawodu, czyli grafika komputerowego, gdzie też grafiką bardzo lubię się zajmować, potrafię być bardzo kreatywny w tym temacie, o ile mnie nie zajadą psychicznie klienci, no ale tak jakby w każdej dziedzinie się dzieje. Też chyba chciałbym być bardziej tak naprawdę malarzem, z tego względu, że no jakby bez porównania, no tatuuję może z 5-6 lat, maluję jakieś 20... O ile ja mam lat? 20 parę lat już maluję, no ale jakby tak, no, stałem się tatuatorem już teraz na pełen etat, nie, więc to najczęściej robię. Wydaje mi się, że nigdy nie będę podchodzić do tatuażu jak do typowej rzemieślniczej pracy, no bo jednak zawsze po każdym tatuażu ten efekt jest lepszy niż poprzedni, zawsze się robi coś innego, nawet jeżeli motywy się powtarzają, no to wiadomo, że projekt jest indywidualnie tworzony pod klienta, więc zawsze jest coś fajnego i zawsze można coś fajnego odkryć, że można coś zrobić inaczej, spróbować może nowej techniki, więc zawsze jest to coś nowego. Nie wiem, czy stracę zajawę. Ciągle mi się wydaje, że to jest przyjemna praca, bo w porównaniu do takiej typowej pracy, gdzie musiałbym, nie wiem, właśnie stać za jakąś ladą, czy siedzieć przy jakimś biurku i robić codziennie to samo, więc ciągle to będzie ciekawsza praca, która będzie jakby wymagała jakiegoś troszkę kreatywnego myślenia, więc podejrzewam, że nigdy to nie będzie taka typowa praca i nie będzie tylko pracą. Zobaczymy, ciężko mi powiedzieć, co będzie po 20 latach czy 30 latach takiej pracy, gdyż jakby na razie tatuuję 6 i trochę lat. Jest ciągle okej, ciągle nie planuję zmienić tego zawodu i nie nudzi mnie to. Mam chęci, aby być coraz lepszym w tym, bo jeszcze wiem, że nie osiągnąłem tego, co mogę osiągnąć i mi się wydaje, że jak ktoś już uzna, że osiągnął wszystko, co może, to też to będzie koniec takiej osoby. W każdej dziedzinie, nieważne co to jest, w szczególności artystyczną, bo jeżeli idzie się do pracy typu jakiejś korporacyjnej, to jest praca, tak? Ale my mówimy tutaj o pracy artystycznej. Jeżeli za dużo się tego robi, jakby motywy się zaczynają powtarzać, to moim zdaniem zaczyna się to robić po prostu pracą, więc jakby każda pasja przerodzi się w pracę. Tylko jest jeden motyw, czy zacznie nas to obrzydzać do tego stopnia, że już nie będziemy chcieli tego robić, czy po prostu
będziemy się cieszyć z tego, że jesteśmy nielicznymi osobami, które robią to, co chciały robić, tak? Chyba, że może się okazać, że to jednak nie jest to, co chcieliśmy robić. Ja mimo tego, że mam takie podejście, że ta praca po prostu, no już jest pracą jakby, to jednak lubię to robić. Tylko, że w tym momencie jakby nie robię tego dzień w dzień, bo miałem taki okres, że zapierdzielałem od rana do wieczora. No był taki okres, więc i codziennie, więc to było takie, to jest po pierwsze męczące. W pracy artystycznej to niedobrze działa, bo jeżeli ty jesteś zmęczony na ciele, to umysł jest jeszcze bardziej zmęczony, co powoduje to, że nie wymyśli się niczego fajnego. Kreatywność spada i więc twoje jakby nawet starania takie, że a zrobię, no nie pomoże. Moim zdaniem w pracy artystycznej nie chodzi też o to, żeby robić codziennie ile wlezie na ilość. Można tak robić, jeżeli ktoś chce tak naprawdę zarabiać w kij hajsu i tak dalej i chce się zakatować do 30, no to proszę bardzo. No. Też mam coś takiego, że ja nie robię jednej rzeczy, ja robię, mam wiele odskoczni, więc nie skupiam się tylko na jednym działaniu, tylko tak jak znajomi mówią, jestem człowiekiem renesansu i robię wiele rzeczy, więc ja mam sobie odskocznie, gdzie mogę odsapnąć od danej rzeczy, zrobić sobie coś innego. I moim zdaniem w pracy artystycznej, w której są takie motywy, gdzie trzeba dosyć mocno myśleć, najlepiej jest w pewnych momentach robić sobie taką odskocznię. Tydzień wolnego, zająć totalnie umysł czymś innym. Mimo, że tatuuję, no to bawię się w sito druk, bawię się w filmowanie, w malowanie jakichś butów, w murale, w różne rzeczy, co chwilę coś przeplatam. To jest dodatkowo moim zdaniem w tej kwestii jest atutem to, że przez to, że mamy różne jakby podejście w różnych dziedzinach, możemy się inspirować z tych rzeczy i może nam wpaść coś, co możemy wykorzystać w drugiej rzeczy. I to się wszystko ze sobą łączy, a możemy znaleźć naprawdę fajne opcje jakby rozwinięcia swojego warsztatu. Nie tylko załóżmy, że robimy rzeźbę i wyjdzie nam coś fajnego, tą rzeźbę zawsze możemy sfotografować, oświetlić jakoś fajnie i zrobić z tego tatuaż, więc to wszystko jest do zgrania tak, żeby coś fajnego wyszło nowego, a nie tylko siedzieć w jednej rzeczy, bo siedząc w jednej rzeczy się zakatujesz, praca stanie się pracą, monotonia jak cholera i nie będzie ci chciało się żyć, a w wieku 40 lat powiesz sobie, co ja odrąbałem. Znaczy słyszałem od wielu tatuatorów, że to z czasem się robi zwykłą pracą, ale nie wydaje mi się, żeby dla mnie to się takie stało. Raczej non-stop to jest rozwijanie siebie, wie. Idziesz tam, gdzie chcesz, a nie robisz w korpo i siedzisz przy biurku. Tylko masz non-stop kontakt z klientem, rozwijasz siebie, masz zgrany team, no i czego więcej chcieć. No nie ma takiej opcji. Nie, no nie da się, no stary, jeżeli chcesz być w czymś dobry. Spędziłem nad tym, zanim zacząłem tatuować, 3-4 lata rysowałem właśnie specjalnie pod tatuaż. Znaczy, może nie specjalnie, na początku było z myślą, nie? A później pod tatuaż, więc tą zajawę, wiesz, tak... Znaczy, są ludzie, którzy dziarają, wiesz, od 8 do 16 i haja banana, ale nie mi. Mi to odpowiada. Podoba mi się to, że dzisiaj robię to komuś takiemu i wiesz, i następnego dnia na przykład mam wolne, mogę sobie chillować, mogę sobie pracować kiedy chcę. Mamy konwenty, więc też jest ten klimat, ludzie ze studia, no raczej bardziej klimatyczne to jest, to nie jest praca. Jeżeli ktoś nazywa tatuaże, jeżeli jest tatuażystą i to jest jego praca, to ja pozdrawiam, ale to nie jest praca, to jest kurczę. Nie chcę, żeby stała się tylko pracą. Bardzo bym nie chciała, żeby mnie to zmęczyło na tyle, żebym przestała lubić dziarać. Jak mam zwiechy na zasadzie, że tracę jakby vibe do tego, żeby tatuować, albo tracę jakiś cel w tym, to często widać we mnie, bo się gubię, trochę mnie nie ma na social media. Wystarczy, że znajdę jakąś jedną osobę, którą się po prostu zajaram i jest takie o wow, ale chciałabym tak robić i wtedy już koniec. Siedzę i rysuję, maluję i wszystko. Bardzo pomaga mi też to, że u nas w pracy mamy rysowanki, malowanki, zazwyczaj to czwartki albo to drugi czwartek. I wtedy jak mamy okazję się po prostu zobaczyć z kimś, kto też w tym czasie rysuje, no to wiesz, siedzisz, gadasz i rysujesz, więc jakby wymieniasz się też doświadczeniami i to samo się nakręca. Bardzo fajne, polecam, rysujcie razem, uczcie się od siebie nawzajem, będzie super. Wydaje mi się, że w moim przypadku nie ma takiej możliwości, żeby to stała się tylko praca. W zasadzie zawsze głównie to była moja pasja i nawet do dzisiaj nie myślę o tym, że to jest tylko moja praca. Natomiast wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy nawet nie lubią tatuaży, nie mają ich, a je wykonują i pewnie jest to dla nich tylko praca, więc
też uważam, że to jest nic złego, jeżeli wykonują tą pracę dobrze. Myślę, że nie. Myślę, że do tej pory nie stało się tylko pracą. Nigdy nie uważałem, że mam pracę. Uważałem, że po prostu robię to, co lubię i ludzie mogą mi zazdrościć tego, tę dobrą sprawę, bo ile osób chodzi, kurde, do swojej roboty, nienawidząc jej. Jedną część mojego życia myślałem o tym, żebym resztę swojego czasu spędzał w kuchni gotując, a wyszło tak, że zostałem tatuatorem i uważam, że jeżeli ktoś traktuje to jako pracę, to niech idzie do domu i zacznie jakąś biurówkę, bo to nie o to chodzi, absolutnie. Musisz to czuć, musisz mieć zajawkę, musisz, wiesz, czuć, że idziesz zrobić coś fajnego, a nie, że odbębnić te parę godzin i zebrać hajsy i pójść do domu. Myślę, że to jest ryzyko generalnie każdego zajęcia. Czy to się stanie, to nie wiem, staram się to kontrolować. To znaczy, jak widzę, że mam trochę za bardzo rutynę, to sobie po prostu mniej tej roboty daję i odpoczywam troszeczkę od tego i potem wracam z zajawką świeżą. Dopóki będę mógł to w ten sposób kontrolować, to raczej nie stracę frajdy z tatuowania. Nie sądzę, że stracę zajawkę do tatuowania, bo od zawsze interesowała mnie sztuka. Jak jeszcze odkryłem, że można robić coś takiego jak sztukę na ciele, to od dziecka w sumie mnie to jara. I tam z pokolenia, które się wychowało na Miami Ink i tak dalej, może przyjść moment, kiedy po prostu przez przepracowanie będę zmęczony i nie będę chciał tego robić przez jakiś czas. Wydaje mi się, że może nastać okres w moim życiu, że powiedzmy przez parę miesięcy będę prowadzić studio, ale sam tatuaży nie będę wykonywać, ale nie wydaje mi się, że przyjdzie moment, żebym to porzucił. No chyba, że nie wiem, będzie takie prawo, że będzie zakaz tatuowania, no to tylko wtedy wydaje mi się. Ludzie totalnie się zniechęcą do tatuowania, bo okaże się, że tatuowanie skraca życie. Nie wiem, to po prostu jakieś takie abstrakcyjne scenariusze mi tylko przychodzą do głowy, jeżeli miałbym przestać tym się zajmować. A czy wy pracujecie w takim miejscu, w którym spełniacie się kreatywnie? Czy wasza praca sprawia wam przyjemność? Jeśli tak jest, to napiszcie mi w komentarzu, czy myślicie, że wasza praca, która sprawia wam dzisiaj radochę, w pewnym momencie stanie się tylko pracą i będziecie do niej chodzić po prostu albo z przyzwyczajenia, albo z konieczności zarabiania. I ponownie pojawia się lista patronów, za co im serdecznie dziękuję, ponieważ wspierają mnie na Patronite. I ponownie zachęcam do tego też was, bo jeśli się na to zdecydujecie, to z pewnością ułatwicie mi moją pracę. Rzućcie okiem na moje social media, bo tam się dzieją różne rzeczy i staram się trzymać to w różnym stylu. To znaczy jedne na Facebooku, co innego na Instagramie. A jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu albo wbijcie naszą grupę Dziara Tornia na fejsie. To już tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. W piątek o 17:30. Siema!